dobry, no jak piękny chłopiec. No dzisiaj jedziemy w plener, zobaczymy jak tam grzyby. Może coś się poprawiło do ostatniego razu, bo padał deszcz. To wieje wiatr, to klima chodzi. Także o, widzimy się za, dosłownie za chwilę, także czekajcie. No! Nie no, momencik, dojedziemy, bo już jesteśmy na polnej drodze, także uno momento. No, już jesteśmy na miejscu, w sumie już jest trochę późno, ale zobacz jak piękne. Lato, a ja muszę do roboty chodzić. Już widzę. O, ty widziałaś? Już słyszę jak te komary latają. No i powiem ci, chyba coś znalazłem, a nie jestem pewien co to. Bardzo ładne pole. Idziemy. Biegaj, o, złapią te roślinności, zobacz. Uratowani! Uratowani jesteśmy! Coś tu rośnie. Czekaj, żeby go nie rozdeptać. Bo jaki ładny. No, elegancki kolega, zobacz. O ja pierdol... Pokaż, kotku, co masz w środku. No. Zaraz zobaczymy, co to jakiś on, jakiś miękawy. Zaraz go wykręcimy. Po jaki ładny. Ty, git. Git majonez, właśnie czegoś takiego szukałem, no. Dobra. Dobra, teraz prawdziwy. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Zobacz, jaki ładny, ty. O, jaki wyrośnięty. O! Opłacało się przyjść nawet po tego jednego. Czujesz to? Mało go nie rozdeptałem. A patrz, co rośnie tu. Następne, zobacz, ogarnij ten. Niby zwykła łąka. Po. O, czekaj. Zobacz, jaki malutki. O kurwa! Zobacz, jaki elegancki. O, ten tu taki twardy, czekaj, nie chcę wyjść. Budyk. O, czekaj. O, to musi ich tutaj więcej być, czekaj. O. Wykręcamy. Zobacz. I już są dwa koźloki. Ale jasne, można się tu rozejrzeć, może jest ich tu więcej trochę. Mają rozmach, skurwysyny. Zaraz zobaczymy, czekaj. Chodź. Jak był jeden, to może być i drugi, faktycznie. Komarów jest dużo. Na razie nic nie widzę. Ty coś widzisz? Może nie są to jakieś najlepsze grzyby, ale jak nie ma w ogóle w lesie żadnych, to te byłyby najlepsze. Tak jest! W sumie to przyjechałem po ten, po prawdziwki. To chyba czubaszka szara. Ta, bardzo chroniony gatunek, to nie zbieramy. Dwa grzyby znajdziesz, a komary pogryzły, jakbyś cały dzień po lesie latał. O, tutaj, opa, tu chyba gołąbek jaki. O, to co to za grzyb? Jakiś chyba ten z jadalnych, tylko raz. O, także ten. O, komary pogryźli. O! Powiem ci, nic więcej nie znalazłem tutaj. Idziemy. Jakiś słaby sektor. Go gryzą te komary, powiem ci. Niewdzięczne owady. Krew im swoją dajesz, one wiesz, tylko ciapią i ciapią. Popsikałem się brosem na kleszcze i komary i powiem ci, słabo to coś działa. Chyba, że na te mniej agresywne komary gdzieś na podwórku, bo te w lesie to nie dają za wygrane. No, chodzę tak po lesie. Jak głupi ciul. Tak jest! Nic nie ma. Zaraz zobaczymy, czy to taki zagajniczek był. Jak w tym zagajniczku nic nie będzie, to lecimy. Ty, co to? Po jaki grzyb? O, widziałeś? Sprawdzam w goglach, co to za grzyb.
zaskoczyło, że to siedzuń sosnowy. A najlepsze, co na brzozie rosło. Bardzo dobry grzyb, można zbierać. Google mówi, że to siedzuń. Odczytuj, bo ciekawe, co to jest za grzyb. Może to młode kurki. Jakieś takie dziwne, nie, miękkie, miękkie są tu. Na pewno nie kurki. No zawsze tu rosły. No! Co to za ślady? Zobacz, tu, tu. O, tutaj. To są jakieś ślady. O, i tylko kupę robiło. O ja pier... To musiał być dzik. Nie chcę mi się tutaj wchodzić, to taki zagajnik jest. Kiedyś tutaj coś znalazłem. O, kleszy, tylko sporo. No! No, lata tych komarów. Dosyć sporo, ciekawe, coś tu będzie. Na razie nie wygląda, żeby coś tu było. Nie zapowiada się dobrze. Tak jest! No, lipa. O, jak ktoś się mnie zapyta... Jarek, opłacało ci się tu jechać? Tyle czasu? Pół dnia? To powiem, że oczywiście, że nie. Dobra, idziemy. Idziemy już. Nie ma co tutaj patrzeć. Bieda edition. O. No tak. Generalnie to powiem wam, że jest luks. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. Fajnie, że ze mną byliście. No, dwa grzyby to już nie jeden. Czyli generalnie można powiedzieć, że 100% więcej ich znaleźliśmy niż ostatnio. Tak jest! Także pozdrawiam, trzymajcie się, hej. Czarak. Opa, jaki zając. Uciekł. Ale jazda jeszcze. Zająca zobaczyłem. O, widziałeś pan? No. Dobrze, to na razie.